Dzień dobry, Katarzyna Urbańska, witam i zapraszam na kolejny odcinek programu Okiem Byłej Frankowiczki. A dziś w programie Aktualności ze Społeczności Życia Bez Kredytu poznamy kolejne wyroki, które zapadły na korzyść oczywiście frankowiczów. Spotkamy się z prawomocną wygraną, byłą już frankowiczką Agnieszką Dietrich, a na koniec nasz stały cykl W co grają banki. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale jak teraz pozwiecie bank, w ciągu zaledwie kilku miesięcy możecie zaprzestać spłacania rat. Co więcej, możecie pozwać bank, nawet jeśli wasz kredyt frankowy został już dawno spłacony. Zaczynamy, zapraszam. A na dzień dobry, zaczynamy od aktualności Społeczności Życia Bez Kredytu i kolejnych wyroków, które zapadają, jak zawsze ostatnio, na korzyść frankowiczów. Wcale nie na korzyść banków, jak chciały i życzyłyby sobie tego banki. To już 95. i 96. wyrok na korzyść członków Społeczności Życia Bez Kredytu. 95. i 96. przypomnijmy, od maja ubiegłego roku, od tego wyroku, a właściwie orzeczenia Sądu Najwyższego w składzie siódemkowym i takiej wskazówki, która stanowi wykładnię prawa dla sądów okręgowych i sądów apelacyjnych, czyli o stosowaniu teorii dwóch kondycji. Jakie banki poległy w tym tygodniu? Z jakimi bankami wygrali członkowie Społeczności Życia Bez Kredytu? Pierwszy wyrok to Deutsche Bank. Szczęśliwie udało się dołączyć do grona jeszcze nieprawomocnych, ale byłych już frankowiczów kolejnej osobie. No i jakie są szczegóły tego wyroku Deutsche Banku? Oczywiście jest to teoria dwóch kondycji i zasądzone prawie 600 tysięcy złotówek na rzecz frankowicza i prawie 200 tysięcy franków szwajcarskich oraz oczywiście ustawowe odsetki, zwrot wszystkich kosztów postępowania. Saldo kredytu spada z 800 tysięcy złotych do zera, a łączna korzyść dla frankowicza to jest ponad 2 miliony złotych. To jest przykład i dowód na to, że warto walczyć o swoje i warto iść zgodnie ze wskazówkami z linią orzeczniczą sądów i walczyć o unieważnienie nieważnych w końcu umów. Kolejny wyrok członka Społeczności Życia Bez Kredytu to Fortis Bank i znów w tym przypadku mamy 60 tysięcy złotych zwrotu dla członka Społeczności Życia Bez Kredytu i oczywiście zwrot kosztów postępowania oraz bank wkrótce zostanie wykreślony z hipoteki. Jeżeli chcecie Państwo być w tej grupie, w tym gronie byłych już frankowiczów, oczywiście trzeba wziąć sprawy w swoje ręce i składać pozwy przeciwko bankom. Pamiętajcie, wasze umowy są nieważne i żadne działanie banków tego nie zmieni. Każda klauzula abuzywna wpisana w wasze umowy powoduje, że cała umowa upada. Także to w państwa rękach jest ta moc, żeby przestać spłacać te toksyczne zobowiązania, które zrujnowały przez kilkanaście lat życie wasze, waszych rodzin, ograniczyły możliwość decydowania o sobie. A teraz czas poznać właśnie szczęśliwą, byłą, prawomocną już frankowiczkę, która unieważniła swój kredyt i co więcej, bank musiał zwrócić jej wszystkie pieniądze, które zapłaciła na rzecz banku. Zatem poznajcie panią Agnieszkę Dietrich. A gościem w programie jest pani Agnieszka Dietrich. Dzień dobry. Dzień dobry, witam wszystkich. Pani Agnieszka jest kolejną szczęśliwą, prawomocną zwyciężczynią. Jak emocje? Opadły już, czy jeszcze adrenalina trzyma? Adrenalina trzyma cały czas. Trudno jest mi uwierzyć w ten wyrok i w to, co się wydarzyło. Wyrok prawomocny, informacja o wyroku prawomocnym dotarła do mnie właściwie chyba w ostatni dzień 2021 roku, więc to była cudowna informacja na nowy rok i na rozpoczęcie właśnie i nowego życia. Dokładnie, nowego roku i nowego życia. Także pomimo, że to już miało miejsce półtora miesiąca temu, ja cały czas, szczerze powiedziawszy, praktycznie nie mogę w to uwierzyć, co się wydarzyło. Jestem bardzo szczęśliwa. No właśnie, ale zanim przejdziemy dalej do tych super dobrych emocji, to jak to się stało, że wzięła pani kredyt we franku? Chciałam mieć swoje mieszkanie, ponieważ nie miałam gotówki, no to musiałam wziąć kredyt. I pamiętam, że kiedy udałam się do banku,
to nie było mnie po prostu stać na ratę w złotówkach. Ta rata była bardzo wysoka, miesięczna rata. To pani usłyszała w banku, że to jest najlepsza opcja dla pani? Ale oczywiście, że tak, żeby w ogóle się nie zastanawiać, wziąć kredyt we franku, który jest, frank jest bezpieczną walutą, na pewno nie będzie żadnych wahań. No i rzeczywiście zdecydowałam się na wzięcie kredytu we franku szwajcarskim, nie mając zupełnie pojęcia, że moje saldo będzie, znaczy byłaby obawa, że moje saldo dramatycznie będzie wzrastało, na co ja oczywiście nie będę miała żadnego wpływu. Czyli tak naprawdę nie wiedziała pani, na jaką kwotę bierze kredyt, bo de facto to, co pani podpisała, to nie było to, co później pani spłacała. Później tak się okazało. Podpisując umowę, byłam przekonana, że biorę umowę na kwotę, o którą poprosiłam bank. I wydawało mi się wtedy, no byłam święcie przekonana, że taką kwotę będę musiała spłacić bankowi, a potem się okazało, że jest jednak inaczej. To który moment był tym momentem zwrotnym, że powiedziała pani basta, że już nie chcę tego toksycznego zobowiązania spłacać? No to trochę trwało u mnie. Docierały do mnie oczywiście informacje, no zresztą co miesiąc jakby płaciłam taką samą ratę. Ja wzięłam kredyt w ratach malejących i te raty nigdy nie malały. Po prostu od samego początku, od dnia numer jeden, od miesiąca numer jeden płaciłam taką samą, właściwie taką samą kwotę. Nie wiem, no chyba mogę powiedzieć, to było około 4000 co miesiąc, więc to jest dosyć duża kwota. No to wtedy się zaczęłam zastanawiać, no coś jest chyba nie tak. Poza tym, no też patrząc, sprawdzając saldo, no to saldo właściwie cały czas rosło. Ja byłam tylko coraz bardziej przerażona, a takim momentem zwrotnym było to, jak zaczęłam, pamiętam, się zastanawiać, co w przypadku, jeśli na przykład, nie wiem, zachoruję albo stracę pracę, nie będę po prostu w stanie zapłacić tej raty miesięcznie, a dodatkowo, no nie wiem, powiedzmy, że do końca życia jej nie spłacę, mam dzieci i te dzieci zostaną z tymi zobowiązaniami. I to był moment, kiedy powiedziałam, nie, to w ogóle, to nie może być prawda, to tak nie może się zakończyć, ja muszę coś z tym zrobić. Zdecydowała się pani pozwać bank. Czy to była trudna decyzja? Targały pani o jakieś niepewności? Co było najtrudniejsze w związku ze złożeniem pozwu? Powiem szczerze, że podjęłam decyzję, ponieważ powiedziałam sobie, że jeśli nie zdecyduję się i nie spróbuję zawalczyć z bankiem, to będę żałowała tego na pewno do końca życia. Natomiast to nie była taka decyzja od razu, że na 100% robię dobrze i idę w to. Dlatego myślę, że czułam się trochę jak taki trybik w wielkiej machinie systemu, i ponieważ już no, raz zostałam oszukana, to szczerze bałam się, że może i kolejnym razem coś pójdzie nie tak. Więc się troszeczkę nad tym rzeczywiście zastanawiałam. Jeszcze też musiałam męża przekonać, ponieważ mój mąż też jest bardzo ostrożną osobą i nie za bardzo chciał się tak naprawdę, no zastanawiał się też, miał dużo wątpliwości, czy pozwanie banku jest na pewno najlepszym wyjściem. No bo jak taka pani Agnieszka może sobie stanąć przed wielkim bankiem, który jest otoczony wielkimi kancelariami, prawnikami z najwyższej półki za najwyższe stawki rynkowe i tutaj nagle pojedyncza osoba idzie na zwarcie z instytucją. Dokładnie tak, dlatego jak mówię, to nie była taka decyzja na już, ale jednak to, że no tak dotarło do mnie, że ja będę po prostu miała do siebie wyrzuty sumienia, to spowodowało, że mówię, nie no, absolutnie podejmuję tą decyzję, trudno, wabank. Niech się dzieje, co ma się dziać, ale muszę spróbować. I dziś z perspektywy czasu zdecydowałaby się pani raz jeszcze na pewno na taki ruch, ale jak przekonać tych niezdecydowanych? No bo jest coś takiego, że wiele osób boi się, że to są ogromne koszta, że to jest wieloletnie jednak postępowanie sądowe. Na końcu drogi jest wygrane, ale ludzie się boją. Tak, ja rozumiem, bo ja też się bałam, ale naprawdę to jest najlepsza decyzja, jaką podjęłam. I naprawdę gorąco Państwa zapraszam, żeby Państwo też zdecydowali się na ten krok. To jest w ogóle też takie, bo ja jeszcze też liczyłam, no myślę, że jak większość frankowiczów, że gdzieś ktoś mi pomoże, znaczy w sensie no nie gdzieś ktoś, tylko tak naprawdę państwo. No bank też, ale generalnie uważam, że państwo nasze powinno coś w tej sytuacji naprawdę zrobić, bo to jest no
ja jestem jakby, no jestem Polką, pracuję, płacę podatki, nikogo nie okradłam, nie oszukuję. Zostałam właściwie zepchnięta w kozi róg i naprawdę czułam się kompletnie bezradna. Nie wiedziałam, co tak naprawdę mam zrobić. Poza tym w ogóle ta świadomość właśnie tego wysokiego salda i tego kredytu i też no takiej ewentualnie przyszłości, że moje dzieci właśnie będą miały te zobowiązania i będą musiały spłacać ten kredyt, a może nawet i ich dzieci, bo to przecież to jest jak kula śnieżna, to właściwie nie wiadomo, kiedy to się może zatrzymać waluta szwajcarska względem naszej złotówki. No bo faktycznie, efekt tej kuli śnieżnej, jak pani tutaj zaznaczyła, to jest coś niesamowitego, bo jednak te piramidy finansowe, te oszustwa finansowe są gdzieś tam brane pod lupę systemu, a tutaj mamy do czynienia z ewidentnym przekrętem, co podkreślają i sędziowie na salach sądowych, że te umowy były nieważne, źle skonstruowane, tak naprawdę narażały frankowiczów na niczym nieograniczone ryzyko, że zawsze wygrywała jedna strona. I nikt tego problemu nie załatwił. Dokładnie tak, dokładnie tak. I w zasadzie jesteśmy taką chyba wyspą na tle całego świata, że jesteśmy jako frankowicze zupełnie pozostawieni sami sobie, bez pomocy, wsparcia państwa, czy no jakichś innych mechanizmów, które mogłyby nam, no nie wiem, pomóc wyjść z tej sytuacji. Przecież to nie jest tak, że ja nie chciałam spłacać kredytu, absolutnie. Tak. No jakby no, miałam świadomość, co podpisuję, umawiam się na jakąś kwotę, biorę ją z banku, pożyczę. No i mam ją spłacić oczywiście z jakimiś odsetkami, ale no jakimiś takimi, no, które jestem w stanie w ogóle spłacić. A tutaj to w ogóle powstała jakaś przedziwna sytuacja i to właśnie no, to spowodowało, że ja się czułam bardzo taka samotna w tym wszystkim, opuszczona, ale mimo wszystko no, podjęłam tą decyzję i naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona i gorąco Państwa zapraszam, namawiam. Gorąco Państwa namawiam, żeby zdecydować się też na ten ruch i zdecydować się walczyć po prostu o swoje z bankiem. A czuła Pani wsparcie innych frankowiczów, społeczności, że nie jest Pani sama, że ten problem dotyczy większej grupy ludzi, nie tylko Pani. I tak naprawdę to takie wsparcie zewnętrzne, też to jak Pani była przed rozprawą też informowana o tym, co się może wydarzyć, to zawsze pomaga, prawda? Bardzo, rzeczywiście. Poza tym też mi się oczy otworzyły, że jakby no, ludzie podobni do mnie, tak? Czyli no, ja mogę taką zrobić dygresję, oczywiście. Przepraszam. Ja miałam jeszcze jeden problem, to znaczy problem, nie problem. Ja jestem polonistką. I naprawdę cyferki są dla mnie niezbyt prostym tematem. W związku z tym przez jakiś czas ja też myślałam, że może to jest coś ze mną nie tak, że ja w ogóle podpisałam taką umowę, że no jak w ogóle, no skoro w złotówkach nie byłam w stanie spłacać raty, no to dlaczego w ogóle się zdecydowałam na kredyt w innej walucie, gdzie mogłam sobie jakby no logicznie to przemyśleć, że coś chyba jest nie tak. Natomiast później właśnie w trakcie już sprawy, kiedy poznałam innych frankowiczów i ich historię, okazało się, że frankowicze są dokładnie tacy sami jak ja. Każdy też jakby, no, można powiedzieć, złapał się na to, wierząc gorąco, że podejmuje bardzo dobrą decyzję i że ta umowa, którą podpisuje, jest w porządku i że kwota, którą ma spłacić, będzie dokładnie taką kwotą w dniu podpisania umowy. Więc to też spowodowało, że tak no, uwierzyłam też bardziej w siebie i w to, że jestem w dobrym miejscu i dobrze, że podjęłam taką decyzję. A jak się zmieni Pani życie bez tego kredytu? Co się odblokuje życiowo w głowie? Jakie decyzje można podejmować, nie będąc już uwiązanym takim toksycznym zobowiązaniem? No to jest poczucie totalnej wolności. Totalnej wolności, bo kredyt frankowy szczerze mi się kojarzył z taką po prostu pętlą na szyi, z kamieniem na jej końcu i ciągnięciem mnie w dół. Był taki moment, z mężem chcieliśmy większe mieszkanie kupić, i pamiętam, że doradca finansowy, z którym się wtedy spotkałam, no to w zasadzie powiedziała, że w tej sytuacji, w której ja wtedy byłam, z powodu właśnie kredytu frankowego, nie mogę nic tak naprawdę zrobić i żebym jeszcze, no to tak
może na wesoło, żebym absolutnie nie próbowała się rozwieść w tej sytuacji, bo jeszcze bardziej sobie to wszystko skomplikuje. Więc jakby no, człowiek nie miał w ogóle żadnej możliwości zrobienia ruchu. Bo kredyt frankowy i tak naprawdę relacja z bankiem determinowała też pani życie prywatne. Tak. Bo to wchodziło tak głęboko w pani decyzje codzienne, od tego, co kupić, czego nie kupować, na co sobie pozwolić, a na co nie, to dodatkowo jeszcze informacja, że no, nawet decyzje tak intymne jak to, czy rozwieść się, czy nie, powodowało, że jest pani ograniczona przez dokładnie instytucję, tak. przez bank. Dokładnie jest tak. Kimś totalnie w pani życiu powinien być nieobecny. Dokładnie tak. Także to było naprawdę no straszne. Świadomość posiadania tego kredytu była straszna, a wiadomość o tym, że już go nie mam, cudowna. Po prostu wolność, radość, no ale cały czas chyba jeszcze nie do wiary. Są jakieś marzenia do spełnienia? Tak, 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 dużo jest. Ja w ogóle bardzo lubię podróżować, więc myślę, że może marzenia właśnie będą z tym związane i myślę, że też wreszcie zdecydujemy się na jakieś większe mieszkanie. Uśmiech z pani ust nie schodzi i oby tylko już ten uśmiech był i tak jak w przypadku pani Agnieszki, tak w przypadku i państwa, bo wyrok prawomocny to na początku wydaje się coś jak science fiction troszkę, ale ta wygrana na końcu czeka również na państwa, także trzymamy kciuki, zachęcamy do tego, żeby nie zostawiać sprawy losowi, nie liczyć niestety na instytucje i na państwo, bo tutaj jedyne co można zrobić, to zadbać o siebie. Popełniliśmy błąd jako frankowicze, wzięliśmy ten toksyczny produkt, ale jest wyjście i na końcu drogi czeka fajna przyszłość. Bardzo gratuluję. Dziękuję bardzo. I trzymamy kciuki za spełnione marzenia. Dziękuję. A na koniec nasz stały cykl programów, co grają banki, a teraz właściwie ja bym go nazwała inaczej, jak ograć banki, albo właściwie nie ograć, tylko jak wyegzekwować tę sprawiedliwość, która państwu frankowiczom się po prostu należy. Oczywiście najważniejszą rzeczą jest skierowanie sprawy na drogę sądową. I teraz co możecie zyskać? Jeżeli jeszcze się nie zdecydowaliście, a się wahacie, to możecie już pozwać bank, a w ciągu zaledwie kilku miesięcy z pomocą dobrej kancelarii, z pomocą prawników uda wam się przestać spłacać te toksyczne zobowiązania i te stale rosnące raty i to stale rosnące saldo kredytu, bo na dobrą sprawę dziś państwo nie wiecie, jaki kredyt, jakie zobowiązanie spłacacie, bo zupełnie na co innego się decydowaliście, zupełnie inną umowę podpisywaliście, kwota wpisana na początek w wasze umowy była zupełnie inna niż to, co teraz dostajecie od banku w ramach takich comiesięcznych wykazów, jak wygląda wasze saldo kredytu. I to jest właśnie jeden z dowodów, jeden z przykładów na to, że wasze umowy są po prostu nieważne. Dlatego, że nie można podpisywać, nie można spłacać zobowiązań, bo to jest nieważna umowa, kiedy jedną rzecz macie państwo wpisaną w umowę i wydaje wam się, że faktycznie wasz kredyt na nieruchomość wynosił na przykład 500 tysięcy, a dziś okazuje się, że nawet nie zaczęliście spłacać salda kapitału kredytu, czyli tej kwoty, którą dostaliście od banku, bo cały czas saldo kredytu stale i stale wzrasta. I to jest ta pierwsza przesłanka, która powinna was, państwo drodzy, zdeterminować do tego, żeby pozwać bank, żeby przeciwstawić się tej stale rosnącej racie, temu toksycznemu zobowiązaniu. Oczywiście szczegóły, jak do tego doprowadzić, co z tym zrobić, znajdziecie państwo na stronie Życia bez kredytu. Tam szczegółowe instrukcje, szczegółowe wskazówki i informacje, jak sprawić, by przestać spłacać toksyczne zobowiązanie. Bo przypomnę, że po kilku miesiącach zaledwie wystarczy, że prawnicy zadziałają i nie będziecie musieli spłacać tych nieuczciwych umów. I kolejna ważna rzecz, bo często zastanawiamy się, co zrobić w sytuacji, w której nasz kredyt został spłacony i czujecie państwo, że właściwie pozbyliście się tego zobowiązania, no bo zamknęliście kredyt. Oczywiście zamknęliście go w wysokości znacznie wyższej niż to, co braliście od banku. I to nie są kwoty odsetek ustawowych od tego zobowiązania, tylko właśnie to są te przeliczniki kursowe, walutowe, które wpłynęły na to, że spłaciliście często wielokrotność kwoty, którą państwo wzięliście z banku. Cały czas, zgodnie z najnowszymi wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, cały czas te umowy można unieważnić, a państwo możecie dochodzić roszczeń od banku, kwot, które wpłaciliście, a które nieuczciwie zostały pobrane przez bank.
całość i wszystkie szczegóły dotyczące całego procesu i całej procedury, jak to zrobić, oczywiście na blogu Społeczności Życia Bez Kredytu. Za moimi plecami widzicie Państwo artykuł, który dokładnie wskaże możliwości i rozwiązania, z jakimi Państwo możecie walczyć o swoje. A jeżeli macie Państwo więcej pytań, zachęcam do kontaktu. Wszystkie odpowiedzi i wszystkie wątpliwości rozwieją oczywiście eksperci Społeczności Życia Bez Kredytu. Dziękuję za dziś i do zobaczenia za tydzień.